Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonach. Artur Dubiel na celowniku. I oczywiście Piotr Herman, OSS Okiem Służb Specjalnych oraz szpiegul.pl. Witamy. Witamy serdecznie. Dwunaste wydanie z cyklu SPD. Smutni panowie dwaj. Brawo, Piotrze, brawo. Jesteśmy świeżo po urodzinach podcastu na celowniku po drugich urodzinach i zgodnie z tym, co obiecywaliśmy, zajmiemy się dzisiaj, Piotrze, tematem tak zwanych next Techów, ale mamy pewien punkt wyjścia do tej rozmowy. I to dobry. I to dobry, bo my popracujemy sobie na żywej materii na początek. No przerażająco trochę, jak mówisz, na żywej, bo można to różnie interpretować, ale mówiąc całkowicie. Powaznie, Piotrze, czyń honory, rób wstęp. Niedawno właśnie Wrocławski Sąd wydał wyrok. Wyrok, sprawa dla nas, dla, dla dzisiejszej tematyki nie jest istotna. Natomiast w wyroku, w sentencji wyroku padło, że Pegasus, to nie będę tłumaczył chyba co to jest, bo to każdy słyszał o Pegazusie, że Pegasus jest nielegalny. Stosowanie Pegasusa jest nielegalne. I to mnie zaskoczyło bardzo, chyba nie zresztą nie tylko mnie, bo ja nie mówię o jakimś pisaniu czy mówieniu publicystycznym, gdzie oczywiście mówiono, że nielegalny, tak dalej, i tak dalej, bo było to tak samo mówione, jak każda inna czynność robiona przez służby specjalne jest nielegalna, może być traktowana jako nielegalna, tak? Co nie jest oczywiście prawdą. Ja przez cały okres czasu, kiedy wypłynął Pegasus. Mówiłem o tym, że ja nie wiem, czym Pegazus jest. Nie wiem, do czego on służy. I żeby było zrozumiałe, ja oczywiście od strony technicznej wiem do czego i wiem, co robi i do czego służy, ale nie miałem zielonego pojęcia, jak to jest sprawnie rozwiązywane, i nikt nie mógł mieć pojęcia na ten temat, ponieważ to są sprawy, które mają klauzulę. I dopiero w tym wyroku dowiedzieliśmy się, że użycie Pegazusa jako narzędzia, to była kontrola operacyjna, ta, która jest opisana w ustawie w postaci podsłuchu telefonicznego. I ta kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa została uznana za nielegalną. I dla mnie to był wyrok, który po prostu usiadłem, jak usłyszałem. Ale Piotrze, bo jesteś tą osobą, która często podsyła mi najróżniejsze linki, za co kłaniam się nisko i dziękuję, bo są to rzeczy, które też bardzo często wykorzystuję również do. Wysyłki newsletterów, który wpada na Wasze skrzynki. Przy okazji, przypominam: www.nacelowniku.com możecie podać swój adres mailowy. Nie musicie wyszukiwać pewnych informacji, dostaniecie wszystko. Zazwyczaj dwa razy w tygodniu na swoją skrzynkę e-mail: dostaniecie 12 linków z krótkim komentarzem. Ja dostaję i jestem bardzo, bardzo zadowolony, polecam. No, i masz też swój w tym udział. Oczywiście bardzo często to, co też mi przysyłasz, no to są wątki, które poruszamy w naszych rozmowach w ramach cyklu Smutni Panowie Dwaj. No, i najpierw podesłałeś mi coś, co już wcześniej widziałem, tak, bo to jednak pewnym echem się rozeszło, czyli w sprawie tego wyroku, ale potem też mi przysłałeś pewnego rodzaju komentarz, który też się w mediach pojawił, byłego czy obecnego agenta CBA. Byłego, byłego. Tak, 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 ten kom... bo ten komentarz był, to był jedyny tak naprawdę komentarz, który naprawdę udało mi się w sieci znaleźć, który był merytorycznym komentarzem. On oczywiście, chwilami był nieco chaotyczny, ale to nie ma znaczenia. On był najbardziej chyba merytoryczny ze wszystkiego. Dlaczego? Dlatego wyrokiem tego sądu kontrola operacyjna w postaci pocuchu telefonicznego była nielegalna. A przecież pocuch telefoniczny legalny był. Dlaczego? Dlatego, że zostały spełnione wszystkie warunki, prawne warunki, które zmierzają zawsze do zastosowania kontroli operacyjnej w postaci podsłuchu telefonicznego. Zgody zostały udzielone przez sąd, przecież, a mimo to sąd w tym wyroku uznał, że kontrola operacyjna w postaci podsłuchu telefonicznego, uwaga, za pomocą Pegasusa była nielegalna. To jest właśnie bardzo interesujące. Dlatego, że Chodziło o kontrolę operacyjną. A w jaki sposób to jest już robione, to już wydawałoby się jest nieistotne. A sąd powiedział: Nie, sąd powiedział nie. I teraz dlaczego sąd innych kontroli operacyjnych w postaci podsłuchu telefonicznego nie uznaje za nielegalne, a akurat Pegasusa uznaje? Ano dlatego, że w przypadku innych kontroli operacyjnych, w których stosuje się podsłuch telefoniczny, one mają już sw swoje orzecznictwo. I z tego orzecznictwa można wysnuć mnóstwo definicji prawnych, w jaki sposób jest to organizowane, bo zawsze jest to organizowane od strony operatora telefonicznego. A tutaj kompletnie pomija się ten etap. Nawet operator nie wie, że jest założony podsłuch, i sąd uznał, że tak nie można. Jest to o tyle ciekawe, no właśnie, że to jest niezdefiniowane prawnie. Ciągle nie mamy definicji prawnej i my je chyba nigdy, nigdy, ale przenigdy nie dostaniemy. Ja nawet nie wiem, czy Arturze nie powinien teraz naszym słuchaczom wyjaśnić, bo ja, to, co ja wiem, to ja wiem, ale może słuchacze nie zdają sobie sprawy z takich zupełnie podstawowych rzeczy. I nie wiem, czy to teraz wyjaśniać. Piotrze, a może kiedyś poświęcimy osobne nasze spotkanie w ogóle na omówienie tego, oczywiście, co jest wiadome, czyli o, w kwestiach jawnych, o, o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, to co w literaturze się pojawia z jakimś naszym, właśnie, komentarzem, rozmową. Czasem innym, może punktem widzenia, bo nie wiem, czy akurat o to Ci chodziło, czy o coś jeszcze innego. Tak, tak, właśnie o to mi chodziło, o takie Wiesz, co to jest doskonały pomysł? To jest doskonały pomysł, bo ja mimo wszystko też chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę o nextechach pogadali. A Pegasus jest nextechem, tym bardziej, że przestarzałem, bo to już się Pegasusa nie używa. Znaczy, nie, no, są, używa się, ale już są jego następcy i inne firmy też wypuściły swoje narzędzia. I dzisiaj chciałbym bardziej porozmawiać o trendach w rozwoju technologii służb specjalnych, o trendach w rozwoju działań służb specjalnych. O, to, to jest moim zdaniem bardzo interesujące. To znaczy ja mówię o służbach specjalnych, bo mówię o swojej działce, tak? Być może ty masz nieco inny pomysł. Nie, jak najbardziej w tą stronę pójdziemy, tylko jeśli pozwolisz, ja bym chciał jednak na kontrkomentarz, bo w pewnych kwestiach, no, mamy trochę inne jakby spojrzenie. Pierwsze i to też nie można od tego gdzieś tam uciekać. To bardzo mnie interesuje, kiedy politycy i to nawet ci, którzy za bezpieczeństwo odpowiadali, mówią, że ten czy inny polityk to on był albo nie był podsłuchiwany. No zastanawiające, jak można w ogóle publicznie coś takiego mówić. Umówmy się, jest to objęte odpowiednią klauzulą, tak? Nie jest. Nie w przypadku Pegasusa. Ale teraz, skoro polityk, który teoretycznie mniej lub bardziej za coś odpowiadał, dlaczego on komentuje, czy ktoś był podsłuchiwany, czy nie? Sam się wysypuje potencjalnie, przynajmniej, albo tak się wskazuje, że jest dysponentem pewnej wiedzy. Tak, ale zobacz, z no. czego ta wiedza wynika. To no wynika z, z tego, że twój telefon, twój smartfon, twój iPhone powiedział ci, że jesteś słuchany przez Pegasusa. Ale wiesz, jeżeli ktoś obcy mówi o kimś jeszcze innym obcym, że on był czy nie był, no to jeżeli był, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale jeżeli zarzeka się, że nie był. No, ja, ja mam wątpliwości, czy ta osoba do końca tak naprawdę wie, o czym mówię, chociaż a to nie powinien Oczywiście, że tak. To, to możesz mieć rację. Dobrze, ale wracając już do samego Pegazusa, i jak słusznie zaznaczasz, są już inne predatory i inne narzędzia. Ja powiem szczerze, też przy okazji kolejna dygresja. Nie rozumiem, czemu komisja w ogóle ma być do spraw Pegazusa. Powinna być w ogóle w temacie tego typu rozwiązań technologicznych, a, a, nie, kol, a nie konkretnego Tak, problemu. tylko zobacz, to jest komisja, jak się nie mylę, komisja śledcza. Co niestety nie doprowadzi nas do, do najbardziej interesujących rzeczy, czyli jakiegoś ustawodawczego rozwoju kwestii związanych z tymi najnowszymi technologiami. No, moim zdaniem, właśnie powinna, tak? Co nie znaczy, że tak będzie, i to jest bardzo słuszna uwaga, moim zdaniem, i tutaj kiwam głową przytakująco, ale. A wstrachując jeszcze od kwestii, wiesz, finansowania w ogóle tego zakupu, legalności czy czystego, a takiego funduszu mogło to pójść czy nie, dla kogo to w ogóle było kupione? Bo tutaj też tak naprawdę producent w pewien sposób rzekomo, bo tutaj zobacz, że znowu gdzieś tak trochę balansujemy na takiej wiedzy ogólnej, trochę wynikającej z mediów, tak? Bo nawet jakbyśmy posiadali inną wiedzę, to też byśmy o tym mówić głośno nie mogli. No i cel, tak? No bo to też nie chodzi o zwalczanie wszelkiego typu przestępczości, umówmy się, tutaj kalibery przy wykorzystaniu akurat tego narzędzia miał być inny, ale bo powiedziałeś, tamten agent zdaje się, że jeszcze zaznaczył, że są mylone tak, narzędzia z metodami i tak dalej i tak dalej, ale ja dalej będę szedł w stronę takich wątpliwości. Po pierwsze obywatelowi wolno wszystko, co jest niezakazane, państwu wolno wszystko, do czego zostało powiązane, czyli kładzie nam się tutaj zasada legalizmu, no, i ta tradycyjna, chociaż nie wiem, czy tak można powiedzieć, norma zakazująca domniemania kompetencji, czyli nie możemy domniemać, że dana służba, instytucja, część aparatu państwowego ma, ma do czegoś prawo, jeżeli nie jest to wskazane w ustawie. No i normalnie w świecie to co. No, chyba... ale właśnie zobacz, no właśnie no. tutaj mamy ten problem, że w ustawie jest wskazane, że może. Ale poczekaj, bo zobacz, że powiedziałeś o tym, że mówisz o podsłuchu telefonicznym, a to narzędzie pozwala na dużo, dużo więcej. Powiedziałeś też, że... Tak jest, zostało. właśnie, to, to, to jest no. całe klutej tej sprawy. To jest, to jest całe klu. Bo zobacz, pierwsze, no właśnie, działanie na podstawie i w granicach prawa. Dwa, powiedziałeś trochę za politykami, bo oni cały czas potwierdzają, ale przecież zgody prokuratury sądu były. No zgody przede wszystkim do sądu, ale do pięciu dni, umówmy się, dana służba, brzydko mówiąc, trochę nadużywając, no może robić... Co chce, oczywiście materiał ma trafić do zniszczenia, no ale wiedza w postaci tej operacyjnej w głowie zostaje, mimo jak nawet na kartce zniknie. I z jednej strony, w działaniu typowym służb specjalnych, mówię o robocie typowo wywiadowczej i jak najbardziej jest to dla mnie uzasadnione. Przy całej reszcie może budzić pewne, pewne wątpliwości. Bo to budzi wątpliwości, bo CBA budzi wątpliwości, bo CBA jest służbą. Ja nie wiem, mnie się wydaje, że chyba wszyscy, wszyscy może. To jest takie właśnie używanie wszyscy. Wydaje mi się, że większość, no powiem o specjalistach, powiem może i ustawodawcach, tak mi się wydaje może, że większość uważa, że CBA, co do tego nie ma wątpliwości, jest służbą przede wszystkim policyjną. Ja nie rozumiem, dlaczego jest tam wrzucona służba specjalna. Z merytorycznego punktu widzenia nie rozumiem tego. Piotrze, no tutaj się zgodzę w pewien sposób, a nawet w większości, jest służbą typu policyjnego. Jako jedyna, proszę, i to nawet nie tyle uwaga do ciebie, co do naszych słuchaczy, zwróćcie uwagę, żadna z pozostałych czterech, ja zawsze mówię, że mamy 4 plus 1, jeśli chodzi o ilość służb specjalnych. Mm -hmm. Żadna z pozostałych nie ma w swojej ustawie, że jest służbą specjalną. Tylko wskazano to w ustawie CBA. Nawet jeśli dobrze pamiętam, się nie mylę, gdzieś tam pada słowo jakąś elitarną czy coś takiego. No trochę, trochę to takie dziwne. Ale do czego tak naprawdę zmierzałem? Ja mam problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, też pewnych informacji, które są pozyskiwane. Bo po pierwsze, to narzędzie służy nie tylko do, kolokwialnie mówiąc, podsłuchów. I zobacz, przypomniało mi się też takie, nie pamiętam nazwy tego urządzenia, policja je kupiła. To jest też wykorzystywane chociażby na statkach do ochrony przed piratami. Tam jakieś ultra, infra, czy jakieś tam dźwięki są wydawane. No to powoduje, że nie podpłyniesz na, na łodzi. To zostało gdzieś kupione do tłumienia zamieszek. Jak podniesiono, że to jest właśnie niedozwolony środek przymusu bezpośredniego, no to policja zaczęła mówić, że w sumie to im to będzie służyło za głośnik. No, i to budzi pewnie pewne wątpliwości, że używasz narzędzia, które ma szersze możliwości. I wracając do tego naszego Pegasusa, no ja mam też wątpliwości o pewne bezpieczeństwo, nazwijmy to roboczo obrabianych informacji. Bo zobacz, ten system przecież, tak przynajmniej się mówi, jest w pewien sposób scentralizowany. Są wykorzystywane serwery producenta, nawet zakładając, że nie jest on powiązany z izraelskimi służbami. No to jednak istnieje pewne ryzyko nieuprawnionego dostępu do pewnych informacji. To nie muszą być informacje, które muszą faktycznie gdzieś potwierdzać popełnienie danego czynu, współpracę kogoś z kimś itd., itd. Ale skoro mówimy też o osobach, które pełnią pewną rolę w samorządzie, w rządzie, w administracji, no to pewne wnioski z tego można wyciągać, tak? Bo zobacz, to daje też możliwość, może idę za daleko, ale lubię. Zobacz, czy Pegasus nie może być pewnego rodzaju backdoorem w anglosaskiej nomenklaturze, tak nazywanym po naszemu tylne drzwi. Czyli, że tak naprawdę dajemy możliwość wejścia do całej danej sieci danego operatora. Może jeśli nie całej, to danego zasobu bądź usługi. I przecież tak naprawdę do tego backdoora możemy, właściwie sami dajemy w pewien sposób klucze, no bo podpinamy ten software, tak? Czy, czy, czy to narzędzie. Co to niestety może też dać? Bazę numerów telefonicznych, mówimy między innymi też o najważniejszych osobach w kraju. Abstrahując od nazwisk, stanowisk, tych ostatnich przecieków medialnych i prawdziwości... No tak nie masz co mówić, co może dać. Po prostu wyciągnie no. ci cały telefon, całą ba wszystkie bazy danych. Po no i prostu. Zobacz, wszystko. Baza Ale wszystko numerów... wszystko z komunikatorów, ze wszystkiego. E-maile, powiązania między osobami i do czego dążę, o co jest moim zdaniem najważniejsze. Sposobu komunikowania się... Również w sytuacjach kryzysowych, czyli elementy zarządzania kryzysowego na to wchodzą, wojny, zamachów i tak dalej, tak dalej. Jest pokazany sposób działania władzy, tak? To jest stosowany też wobec takich ludzi zwykłych, którzy takich decyzji, takich kontaktów w ogóle nie podejmują, prawda? Że znaczy było stosowane, tak się mówi, może tak, bo my nie wiemy. Tylko wiesz, ja mówię o tym, że poznaje to ktoś, kto nie jest naszą służbą specjalną, tak? Być może tak jest, być może o. nie. Natomiast powiem Ci, że ja bardziej. Koncentruje się na kwestiach technicznych tego urządzenia. Teraz sam zobacz, żeby móc korzystać z tego, to trzeba najpierw dany telefon zainfekować, tak? Trzeba go złamać, trzeba zastosować to urządzenie, czyli tam zrobić tego nieprawdziwego, sztucznego BTS, a przez który tę taką wieżę mobilną, przez którą trzeba to przechodzą wiadomości wszystkie. I teraz to jest typowy hakerski atak, typu Man in the Middle. No i właśnie. To są takie rzeczy, które wychodzą znacznie dalej, znacznie, znacznie dalej, niż jakikolwiek inny sposób zakładania podsłuchu, tak? Pytanie mnie to zdziwiło, bo ja cały czas mówiłem tak, ja nie wiem, czym prawnie jest Pegasus, jak on jest uzasadniany, jako co. Teraz wiem z tego wyroku, że jako, jako kontrola operacyjna w postaci podsłuchu telefonicznego. Okay. Tylko, że problem pewnie polega na tym, że ma zdecydowanie większe możliwości, których pewnie producent naszym służbom nie zablokował. Ja Ty już czas... mówisz z, z punktu widzenia efektu, a ja mówię z punktu widzenia początkowego wejścia w ten telefon. Tam się wykonuje masę działań, które normalnie są przestępstwem. No tak, ale umówmy się, działanie służb specjalnych jest zawsze gdzieś tam balansowaniem na pewnej granicy, tak? Ale ono I... musi wynikać z obowiązującego prawa. I teraz nie posiadając o, definicji o, o. prawnych, żadnych, tak, nie posiadając definicji prawnych, okaże się, że dokonujemy przestępstw. To nie jest tak, że jak my jeżeli możemy zakładać, że robiąc rzecz legalną poprzez wykonanie czynności nielegalnej, my nadal mamy 231 artykuł 231 kodeksu karnego. To to nie jest tak, że służbom wszystko wolno. Ja rozumiem, że nie nadążamy za rozwojem techniki, ale jeżeli zakładamy kontrolę operacyjną w postaci podsłuchu telefonicznego i już na dzień dobry mamy takie rozterki prawne, to nie pakujmy się w to, zakładajmy to normalną drogą, a skoro my to zakładamy, to powód musi być inny. No i tu się właśnie. Rozumiesz? Tu się rodzą te, te, te wątpliwości. Ja myślę, że Piotrze w tej rozmowie, nawet jakby ona trwała 12 godzin, to, to tego nie, nie rozwiążemy. Ja powiem... Nie, właśnie rozwiążemy. Rozwiążemy. Inna rzecz. Rozwiążemy w taki sposób, że osoby, które nas słuchają i to nie w 12 godzin zrozumieją to. Natomiast, natomiast bo to wcale nie jest nierozwiązywalne, tylko, no mówię, tu trzeba by wyjść od samych podstaw prawnych tego od samych podstaw prawnych stosowania tego i czy w ogóle istnieje możliwość stosowania, bo, bo to jest normalne, że rozwój technologii jest szybszy niż rozwój prawa. Ale Piotr, no po to też się pisze prawo, zwłaszcza ustawy, w sposób bardziej ogólny, a nie szczegółowy, żeby w pewnych działaniach się do końca nie ograniczać. Właśnie w związku z rozwojem w ogóle cywilizacyjnym i jeśli miałbym pewien zarzut zrobić to no chyba ktoś w służbach, które korzystały z tegoż narzędzia, nikt nie wpadł na pomysł, żeby. A może miało to miejsce, zostało to gdzieś po drodze zablokowane, żeby jednak zgłosić pewien racjonalizatorski wniosek dotyczący właśnie zmiany prawa, żeby pewne rzeczy szły legalnie. A być może tego też nie zrobiono, bo się wystraszono, że ktoś się zorientuje, że, że coś się może dziać. Ja nadal będę twierdził, że. To jest wcale nie do końca. Oczywiście, wyrok sądu jest, żeby nie było. Nie do końca mówimy o tym, że coś zostało zrobione nielegalnie. Nielegalne okazało się zastosowanie Pegasusa w tym wszystkim. Ale to też nie jest tak, że zastosowanie tego Pegasusa sąd uznał, że było nielegalne, ponieważ to jest tak jasne i przejrzyste. Dlaczego? Moim zdaniem, jeden warunek nie został spełniony: waga zainteresowań. Waga zainteresowań danej służby, która zastosowała w ten sposób kontrolę operacyjną w postaci podsłuchu telefonicznego poprzez użycia Pegasusa. Nic nie usprawiedliwia tak głębokiej ingerencji w prywatność człowieka, nawet jeżeli jest to osoba czy podejrzana, czy podejrzewana, czy po prostu osoba, którą się dana służba interesuje ze względu na to, że podejrzewa tylko i wyłącznie, że prowadzi taką działalność, która pozostaje w jej zainteresowaniach ustawowych, to jednak moim skromnym zdaniem CBA nie ma ani jednej ani jednego zainteresowania, które usprawiedliwiałoby użytkowanie Pegazusa. Waga zainteresowań to zostało niespełnione. Forma została spełniona, bo była, ścieżka prawna została spełniona, ale waga zainteresowań nie usprawiedliwiła tego i dlatego to było nielegalne. To znaczy, wiesz to ja bym tak jasno i klarownie akurat tego nie deklarował, bo pamiętajmy o zabezpieczeniu jednak interesów ekonomicznych państwa, gdzie prowadząc pewne działania można zachwiać pewnymi sektorami bardzo ważnymi, jeśli chodzi w ogóle o katalog interesów i żywotnych również też interesów. Tak, mniej. ale zobacz, czy aby na pewno to dotyczy CBA. No właśnie, gdzie jest problem, że rozszerzono, do czego zostało CBA tak naprawdę powołane, Czym się w większości zaczęło zajmować, a w czyjejś innej gestii to było? Bo tym wszystkim, co się zajmowało CEBA, znaczy może nie wszystkim, przepraszam, ale dużą częścią tego, co się zajmowało CEBA, to no, umówmy się wprost, miało się tak naprawdę zajmować ABW. Piotrze, czy to jest ten moment, że możemy tak naprawdę właśnie zrobić ten przeskok i przejść ten most w stronę Next Tak, ja myślę, że tak. Natomiast mam nadzieję, że chociaż trochę rozświetliliśmy trochę. To znaczy, wiesz co, to ja co mam chodzi. nadzieję, że nie daliśmy żadnych odpowiedzi, a zadaliśmy sporo pytań, żeby każdy nas spokojnie, bez emocji, zwłaszcza politycznych, mógł się nad tym wszystkim sam zastanowić i wypracować własną opinię. Myślę, że tak, bo jak ja mówię, że my coś możemy wytłumaczyć, to, to na pewno nie damy odpowiedzi. My coś spróbujemy wyjaśnić, naświetlić, ale odpowiedzi nie damy. Ale potrafimy postawić świetne pytania. No tak nieskromnie, ale chyba tak. Piotrze, jest mniej więcej połowa odcinka i... Żeby było śmiesznie, dotarliśmy jakby, tak mi się wydaje znowu, do pewnego takiego punktu, który sobie pierwszy wypisałem w swoich notatkach, że z tymi nextechami to może być taki problem, no ja jak zwykle będę tym co szukać dziury w całym, ale że tworzą pewnego rodzaju własne prawa i zasady i nie do końca przejmują się tym, jakie jest ustawodawstwo krajowe, tak? I to może rodzić pewne ryzyka i komplikacje. A mógłbyś to rozszerzyć, bo ja tak, no tak, na, tak, tak powiedziane to bym się nie zgodził. Dlatego może masz coś tam, jakąś myśl ukrytą, której nie rozumiem. Może nie ukrytą, a może nie do końca precyzyjnie się wypowiedziałem. Zawsze jednak działanie danego Nextechu musi przynieść jakąś usługę, produkt, dobro, informację, zasób. Chociaż nie wiem, czy już go nie wspomniałem. Mhm. I teraz. Jeżeli zasady właśnie dostępu do tego wszystkiego kreuje sobie dany podmiot, tak, korporacja, no to może się okazać, że niespecjalnie się przejmuje właśnie prawodawstwem krajowym. Już mniej więcej wstęp do tego mieliśmy gdzieś tam w przypadku pierwszych tych zapowiedzi metaversów, tak, uniwersów, zobacz meta, nie, mhm. wybrali sobie nazwę. Ale no tak, to nie, śmiem twierdzić, że tu nie było żadnego przypadku. I nie patrzą na to, jakie krajowe będzie ustawodawstwo. Oni mają swój regulamin, swoje zasady, będą prowadzić swoją wręcz taką policję, tak, w danej usłudze. I jak się komuś nie podoba, no to zawsze może, może wyjść. Ja mam wrażenie, że stają się tymi właśnie podmiotami, które. Kiedyś, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, no to były tylko państwa, tak? Potem doszły organizacje oczywiście, potem w to wszystko gdzieś próbują się wkraść, chociaż nie spełniają jakby do końca definicyjnych jakby norm, czyli, czyli chociażby organizacje terrorystyczne, a teraz w to wszystko świadomie, czy nie wchodzą next i albo będzie po naszemu, albo nie. Poruszyłeś bardzo, bardzo interesujący i bardzo intrygujący mnie temat. Bardzo. Wiesz co, bo Powiedziałeś, moim zdaniem powiedziałeś więcej niż to, co chciałeś chyba powiedzieć. Dlaczego? Widzisz, teraz zastanawiam się jak, jak głęboko albo jak to szybko na razie tak, tak, tak skontrować. Może tak, faktycznie jest tak, że my mówimy o wielkich techach, ich jest dziewięć i to są te techy wielkie, które decydują o rozwojach technologii i faktycznie... Faktycznie one są tak wielkie, że ich siła wydaje się być większa niż siła państw, ale ostatnie wydarzenia ostatnich lat utwierdziły mnie w przekonaniu, że to mimo wszystko państwo jest ważniejsze niż korporacja. Oczywiście nie każde państwo sobie z każdą korporacją poradzi, to, to jest odrębna kwestia, ale państwo jest ważniejsze, a Chiny jako, jako państwo w ogóle sobie poradziły z wszystkimi korporacjami. Po prostu pozamiatała korporacjami, mogą sobie rządzić ile chcą. I teraz najlepsze jest to, że to co ja wszystko powiedziałem, te cztery tematy chyba tu powiedziałem, one wszystkie wiążą się z tym co ty powiedziałeś. Tylko wiesz, nie do końca w pewien sposób się z tobą zgodzę, bo zobacz nawet działania pana M, który wysyła swoje satelity, podbija kosmos, leci na Marsa i nie wiadomo co za chwilę jeszcze nie wymyśli, okazuje się znowu trochę... Wracamy w pewien sposób do, do książek pułkownika Wrońskiego, co powiem ci szczerze pozytywnie zryło mózgownicę i gdzieś mi to w głowie siedzi, ale mówiąc całkowicie poważnie. On robi, świadczy pewne usługi właśnie dobra, które są wykorzystywane dzisiaj między innymi przecież przez Ukraińców. On no, jakby nie patrzeć, on w pewien sposób zastępuje państwa w pewnych kwestiach, i to rodzi właśnie też kolejne moje gdzieś tam obawy, że okaże się, że taki podmiot ma większe możliwości niż, umówmy się, większość państw, a bardzo często nawet i ci nazwijmy to globalni liderzy. I oczywiście nie... przykład Chin tutaj jest bardzo dobry, tylko no umówmy się też inny system polityczny. Artur, nie, nie dostrzegasz jednej rzeczy. Ja już widzę, o co chodzi. Ty nie dostrzegasz tego, że to jest system. Ty systemu w tym nie. System, mieli. system, no ale zobacz, chiński system no, jest. Nie, jednak... nie, nie. Chodzi mi o Dolinę Krzemową. Bo o niej mówisz, prawda? Nie dostrzegasz systemu w tym. Już tłumaczę. Bardzo krótko postaram się naprawdę. Wiesz co, wyjdę od Chin i będę rzucał hasłami. A raczej wszyscy wiemy, czym jest chiński system kredytów społecznych, tak? Czyli... To pilnowanie, że mamy postępować tak, a nie inaczej, za dobre jesteśmy nagradzani punktami, za złe jesteśmy karani, niekoniecznie punktami, ale nawet może tak nam uprzykrzą życie w Chinach, że nie będziemy chcieli się ruszyć, że nie będziemy mogli się w ogóle z domu ruszyć. Oczywiście wielu Chińczyków w ogóle nie dostrzega, że to istnieje, bo to wszystko jest pilotażowe. Ale z tego, co ja pamiętam, to to jest około 40 projektów pilotażowych, które prowadzone są przez samorządy. Co najmniej tam, nie wiem, ile było, 5-6 gigantów technologicznych, takich jak chociażby Alibaba czy, czy Tencent. I teraz. Ale ostatnio o tym chyba wspominaliśmy, no tak, i tak, się, dlatego że... chcę powiedzieć, ale teraz ale zobacz. To się tak... trochę przemyca poza chińskie granice i powoli gdzieś tam się implementuje i u nas, tak? Tak, tak. Czyli mają... nikt ma nie podskakiwać przede wszystkim państwu. To jest system stworzony dla indywidualnych, tak? Tam są dwie to w ogóle listy. Otworzone, tak? Czarna lista i czerwona lista. Ta czarna lista to zawiera tylko dane tych osób, które popełniły tak zwane wykroczenia według, według tych wszystkich wytycznych, a czerwona to jest tak po naszemu biała lista, czyli ta lista wszystkich ludzi, którzy nigdy nie podpadli, udało się uniknąć kłopotów. Żeby nie było, jest, ja nie pamiętam, China Credit, czy jakoś tak jest strona internetowa, gdzie, gdzie publicznie można patrzeć, kto, kto jakie punkty ma. Dobra, ale to jest, to jest tylko system, który jest indywidualny. Okazuje się, że równolegle do indywidualnego systemu kredytu społecznego wprowadzany jest korporacyjny system kredytu społecznego. O tym u nas się w ogóle nie mówi. A w 2020 roku padło mi w ręce w takie wydawnictwo, ja nie wiem, czy to Unia Europejska nie firmowa, a firmowała, tak, dlatego, że to Izba Handlowa Unii Europejskiej w Chinach z, jakimś, z jakąś firmą, ja już nie pamiętam jaką. Opublikowała takie kompleksowe badanie, które dotyczy chińskiego korporacyjnego systemu kredytu społecznego, korporacyjnego. Tam coś było z cyfrową ręką w tytule. To, to, to trzeba poszukać. Jak uda mi się znaleźć, to ja ci to podrzucę. I teraz tak, chodzi o to, że tak jak jest ten indywidualny skierowany do ludzi, to ten korporacyjny jest skierowany do firm, wszystkich firm, które tam działają. Taka logika tam jest trzyetapowa. Po pierwsze, jest robiona rządowa definicja wymogów ratingowych, czyli chodzi o to, że władze, w tym wypadku chińskie, określają dokładnie jakie wymagania muszą spełnić firmy, żeby otrzymać dobrą ocenę, a także uniknąć wszelkich niezgodności czy no, takich zachowań, które są niepożądane. Etapem drugim jest monitorowanie zachowań, czyli władze tworzą instytucję, ona już istnieje, która po prostu monitoruje jak się dane firmy sprawują. I trzecia... To właśnie ta instytucja korzysta z algorytmicznych ocen tych firm i wyciąga bezpośrednie konsekwencje, tak? Czyli za dobre sprawowanie są plusy wspaniale, a, czyli nagrody, a za negatywne wyniki są sankcje. I te sankcje to nie są tylko opłaty karne czy też nakazy sądowe, ale one obejmują uprzykrzanie życia, zwiększanie liczby kontroli, jakieś ukierunkowane audyty, no nie wiem. Wydawanie jakichś zezwoleń sądowych, wydawanie polityki preferencyjnej, które przecież w Chinach są, wykluczenie z tego, no to potrafi załatwić firmę. Tego jest, nie wiem, chyba z tego, co ja tam czytałem, to było około 300 wymogów, które trzeba spełniać. Czyli zobacz, to już jest korporacyjny system i tym zarządza państwo. I to jest właśnie to, w jaki sposób państwo chińskie zrobiło porządek z korporacjami. I teraz przejdę od razu już do Doliny Krzemowej, bo to jest to, co ty mówiłeś, że firmy są. Poza prawem, ponad prawem, czy jakoś tak. No one działają jednak w granicach prawa, to trzeba pamiętać, ale, ale właśnie firmy w Ameryce, bo mówimy o Ameryce, przede wszystkim w Dolinie Krzemowej, rozwijają równoległy taki do chińskiego system tej oceny społecznej. Dokładnie go rozwijają. Żeby nie być gołosłownym, weźmy firmy ubezpieczeniowe. W tej chwili ubezpieczenia, jak się ubezpieczasz w Ameryce. To wchodzą na, na Facebook, wchodzą na wszystkie media społecznościowe i sprawdzają. Jeżeli ty mówisz, że ty na przykład nie, ty prowadzisz spokojny tryb życia i tak dalej, twoje ubezpieczenie będzie dużo niższe. A zdjęcia ci pokazują, że ty pływasz z rekinami, z niedźwiedziami, pijesz martini i tak dalej. Możesz zapomnieć, mogą nawet ci odmówić, prawda? Jest taka firma, to jest nieco inna. Taka fajna działalność, ona mi się podobała. Na początek bardzo mi się podobała, ale potem zastanowiłem się, o, o co chodzi. Ona sprzedaje takie produkty firmom, które polegają na tym, że. Właściciele barów i właściciele restauracji mogą zarządzać klientami, ale zarządzać tym, kogo wpuszczamy, kogo nie wpuszczamy, jak są jacyś tacy, których nie chcemy mieć, którzy albo rozrabiają, albo nie płacą, burdy, mieliśmy problem, to i teraz najlepsze. Właściciel danej restauracji wprowadza go do ogólnokrajowej bazy danych i ten człowiek nie wejdzie już do żadnego baru, żadnego klubu nocnego, nigdzie indziej. Zobacz, ten człowiek nie ma żadnego zakazu sądowego, żadnego innego. Nie zostanie wpuszczony i wypad. Czyli działa poza prawem, tak? Zobacz, egzekucja prawa następuje prywatna. Uber, Airbnb to samo. Właściciele mówią o tym, w jaki sposób zachowywał się klient. Nie ma żadnych ścisłych. Jak ktoś jest właścicielem mieszkania i mu się ktoś nie spodoba, poda go do listy. Koniec. Co z tego, że odwołania wiesz jak działają? No nie nie, nie działają, bo to jest prywatna firma. W Uberze wszystkim się wydaje, że tylko ja jako klient mogę w Uberze dać opinię o moim kierowcy, ale nie wiem oczywiście, jak jest u nas w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych to kierowca też daje opinię o kliencie. Jeżeli ten klient był problematyczny, on już nigdy Uberem nie pojedzie. Mało tego, WhatsApp. Może on nie jest tak popularny w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych jak, jak w Europie i w Polsce, ale tam może zostać zbanowany. I wystarczy, że zbyt wielu użytkowników cię zba, zablokuje. Samo już to powoduje, że jesteś zbanowany. O YouTubie nie wspomnę, no bo, bo wszyscy się tym. Słyszeliśmy, że są ludzie, są kanały, które mają problemy, prawda? I teraz nie chodzi o to, że ten, ten system, bo to jest system kredytu społecznego, o którym teraz mówię, że on jest inwazyjny, bo jest strasznie inwazyjny w moje prawa, tak? Nie mogę pójść tam, tam, a nie mam żadnego wyroku, jestem człowiekiem czystym. Ale to jest pozaprawne, nie niezgodne z prawem. Tylko chodzi o to, że coś, co jest uznawane za, za wykroczenia, przestępstwa, które nigdy nie zostały zgłoszone, nie było problemu, one są karane poza systemem prawnym. I teraz. To, to, to niesie właśnie doniosłe znaczenie prawne, bo brak jest domniemania niewinności, brak jest jakiejkolwiek reprezentacji prawnej, brak sądu, czyli tam sędziego, brak ławy przysięgłych w Stanach, brak możliwości odwołania. To jest alternatywny system prawny, w którym oskarżony ma mniej praw. On jest egzekwowany przez prywatne firmy. I teraz tak, jeśli w ogóle społeczeństwo mówi nie, nie chcemy, sprzeciwiamy się egzekwowaniu takich praw, no ale tam nie można wybrać nowych decydentów. To jest bardzo śliska droga. Od demokracji do korporokracji. I pokazałem, Chiny sobie z tym poradziły. Czy my sobie z tym poradzimy? No nie wiem. Jesteśmy przeciwni tworzeniu takich systemów oceny społecznej, kredytowej, indywidualnej. O korporacyjnej w ogóle się nie mówi. A ja nie wiem, czy to nie jest właściwa droga, bo jeżeli to korporacje mają prywatnie, tak jak powiedziałeś, egzekwować prawa, które nawet nie są zapisane, i to wynika z widzimi się właścicieli barów czy kogoś, bo on mnie po prostu nie lubi i mam zakaz w całym kraju, może mi tak utrudnić życie, że nie wynajmę nigdzie samochodu. No to to jest ta moja idea, którą powtarzam. Uważam, że te systemy oceny społecznej będą wprowadzone, bo wprowadzone być muszą. I to już teraz z tym człowiekiem, który teraz istnieje. Dlaczego? O tym mówię, bo mówimy o nowych technologiach, a nowe technologie to jest również zupełnie odrębny temat. Cyborgizacja i transhumanizm. <grym> Skończyłem. Czyli rzeczy, które mogą być w pewien sposób nowe, a przynajmniej dzisiaj ich nie ma w ogólnym dostępie, no i dochodzi tutaj nam do pewnego rodzaju zderzenia dobra. A zagrożenia, tak? Bo możemy wyjść dzisiaj na tych, którzy tylko marudzą i widzą pewne zagrożenia, ale każdy z nas, Piotr, ma swój umysł i na różne rzeczy patrzy różnie, bo wspomniałeś chociażby o tym, że nie patrzę na tą Dolinę Krzemową jako właśnie system, a ja na to patrzę, powiem Ci szczerze, jako ekosystem. Też jestem ofiarą pewnego ekosystemu, jeśli chodzi o, o pewną markę. Jest mi w tym wygodnie i to też jest moim zdaniem celowe działanie, bo teraz zobacz. Przyzwyczaja się nas do danego dobra, do danej usługi, do danego produktu, do informacji, do wiedzy, do usługi, ale potem w pewien kontrolowany przecież sposób się te dane dobro, może tak to ogólnie nazwijmy, dystrybuje, bądź nawet i re-dystrybuuje, a nawet właśnie warunkowo może mi się udostępniać dostęp do tego. Więc bardzo fajnie jest kogoś przyzwyczaić do czegoś, a nagle jest ciach. Mówiąc mocno kolokwialnie, i albo tak się zachowasz, jak ja chcę, albo niestety już do tego dostępu nie masz. Mało tego. Dotychczas było to na tej zasadzie, że ja to dostawałem za to, że przekazywałem swoją prywatność, swoje dane wszystkie. A teraz ja te dane i tak przekazuję, a będę zmuszony do płacenia za to jeszcze. I do wyrażenia zgody, że przecież robię to dobrowolnie. Tak jest. No tutaj, tutaj widzę pewne problemy, zwłaszcza, że to wszystko, co jest nowe, o czym zresztą mówiłeś też przed chwilą. To będą te, czy to będą uniwersa, metaversa, jakkolwiek się nie będą nazywać, sztuczna inteligencja. Coraz częściej się mówi o czymś, co po polsku byśmy mówili jako Agi, tak? Czyli ta ogólna, silna, ta generalna, generatywna sztuczna inteligencja, mhm. nauczanie maszynowe, wyszukiwanie, dostęp do informacji. To wszystko, jeżeli ktoś. Właśnie w pewien ekosystem spoi, to nagle się okaże, że jeżeli się nie zgadzamy na pewne zasady, coś nam nie pasuje, jesteśmy jakąś formą buntownika, to do tego dostępu mieć nie będziemy. Przed rozmową też mnie zaskoczyłeś, że trochę inaczej, za chwilę, nawet i internet i właśnie dostęp do informacji może wyglądać inaczej. No tak, tak, tak. Zapewne będzie wyglądał zupełnie inaczej. Natomiast powiem Ci, że. To są rozważania, moim zdaniem, na takim poziomie, bo dzisiaj, właśnie ze względu na rozwój technologii, dużo się mówi o, o rozwoju etyki, tak? O rozwoju etyki i prywatności. To są, to są bardzo, bardzo, bardzo istotne tematy, które się rozważa nie tylko filozoficznie, nie tylko na poziomie etycznym, ale na poziomie prawnym. Przecież Unia Europejska no, jest bardzo zaawansowana we wszelkiego rodzaju. Prawnych aktach dotyczących no, rozwoju nowych technologii i nie nadąża oczywiście za tymi technologiami. To jest normalne. Ale w miarę jak te narzędzia będą się stawały i one stają się bardziej zaawansowane, to mimo wszystko rośnie naprawdę potrzeba równoważenia działań tych wszystkich w sferze next-techów z poszanowaniem prachowo-obywatelskich. No chyba, że kompletnie zmienimy nasze systemy społeczne nasze systemy polityczne. I to już nie będzie demokracja, wcale nie mówię, że będzie to korporokracja, no ale będzie to na przykład jakaś forma autorytarna, no bo tam, gdzie się wprowadzi systemy oceny społecznej, no jak to zrobić, żeby utrzymać ciągle państwo demokratyczne, a jednocześnie był system oceny społecznej, który decyduje o tym, jak, w jakich ramach musi się człowiek mieścić, nie? Ogranicza się w ten sposób na przykład prawa do wypowiedzi. No, no ja nie wiem, no to demokracja to nie będzie. No. Putin nazywał kilkanaście lat temu, jak mówił o systemie rosyjskim, to on twierdzi, że to jest demokracja sterowana. Ja się strasznie z tego śmiałem, ale właśnie widzę, że to o czym my teraz mówimy, no to będą takie sterowane demokracje, więc pytanie, czy co to ma wspólnego z demokracją. No, że coś pomiędzy autorytaryzmem a demokracją może się uda wykoncypować, ale raczej idziemy w stronę autorytaryzmów, nie? Szanowni Państwo, jakbyście mieli wątpliwości, to nie słuchacie podcastu filozoficznego, a dwunastego wydania cyklu Smutni Panowie dwaj w ramach podcastu na celowniku. Tak sobie Piotrze trochę żartuję, bo no, nie wiem, czy sobie zdały sprawę, że od paru odcinków tak naprawdę mocno chyba trochę filozofię bardziej uprawiamy i tak Ale na nic koniec. Nie, ja się z tobą nie zgodzę, bo to nie, nie jest filozofia. My mówimy o rzeczach, które obecnie są. To, że ludzie sobie nie zdają z nich sprawy, to nie oznacza, że tych rzeczy nie ma. To, że w tej chwili chociażby mówiłeś o uczeniu maszynowym, ja pójdę dalej o uczeniu głębokim i sztucznej inteligencji, to, że istnieją kamery, które potrafią po. Po tym, jak my się zachowujemy, wyczytać, jakie my mamy zamiary i czy my jesteśmy niebezpieczni, tak, to to, to było badane już kilka lat wstecz, nie wiem, czy dalej jest, bo musiałbym poszukać w, w policji policja londyńska to stosowała Zwanów, takie kamery, gdzie wychwytywano zachowania tych ludzi, które mogą być niebezpieczni, oni byli już zatrzymywani. I to, to, to jest podobnie jak. jak z tym, co powiedziałem, że jest prywatna egzekucja prawa. Tutaj co prawda policja egzekucja, egzekucja prawa, bo no bo zatrzymuje osobę, przeszukuje, wypytuje, co ona zrobiła i tak dalej, no to już jest ingerencja w jej prawa, w wolności, prawda? Natomiast to są rzeczy, które istnieją. To, że na przykład NeuroLink wszczepił już chip komuś do, do mózgu, to to już istnieje, to wszystko się zmienia na naszych oczach. Ile to było? Rok temu? Wybuch sztucznej inteligencji? No może dwa lata, nie wiem, no chyba rok. Jak wybuchła sztuczna inteligencja? No dzisiaj ludzie, którzy pracują w sieci i pracują na komputerach, chyba nie ma nikogo, kto by nie korzystał ze sztucznej inteligencji. Nie wiem, może są, ale, ale to jest dzień dzisiejszy i to postępuje bardzo szybko. To nie jest filozofia. I Piotrze, i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że przyzwyczaja się nas do pewnego dobra, za chwilę będzie się nam warunkować... Do niego dostęp. Dobrze, Piotrze, bo. Aha, no może jeszcze mała dygresja. To, o czym mówisz, to też są rozwiązania polskie i testowane w Polsce i taka ciekawostka. Ostatnio się o tym za bardzo nie mówi, więc pytanie, gdzie to być może zostało sprzedane. Ale mówiąc dobrze, Piotr, całkowicie poważnie, na sam koniec spróbujmy pewnym spinaczem bo małym spinaczem już Ci się to udało, bo uciekłeś z strony bezpieczeństwa, a wróćmy do dużego spinacza, do, do naszego podmiotu, czyli służb specjalnych, jakbyśmy ten odcinek mieli już spiąć i takie małe podsumowanie zrobić. Więc tak, jeżeli mogę, to podsumuję, jeśli chodzi o trendy w rozwoju technologii służb specjalnych, jeśli chodzi o trendy w rozwoju działań służb specjalnych, to poruszymy je następnym razem, bo w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. <śleszy> Piotrze, ale no bo jed... znaczy nie, nie jedna z definicji, ale jeden z parametrów takich właśnie wspólnych, różnych definicji czym są służby specjalne wskazuje na to, że one są jako te podmioty, organizacje uczące się, dostosowujące się ale one też muszą pewne rzeczy kreować muszą też nadążać za tym całym rozwojem. Według Ciebie są w stanie za tym wszystkim biec, czy, czy Do, będzie problem? One nie tylko nadążają ale poprzez współpracę w te, jak chociaż w Chiny, Stany stan Francja, Wielka Brytania, nawet chyba Rosja, poprzez współpracę ze środkami akademickimi, tymi inżynieryjnymi, poprzez tworzenie własnych firm, własnych firm czy własnych laboratoriów, w których tworzy się przyszłe, przyszłe urządzenia, narzędzia, oprogramowanie dalej, one nie tylko są w stanie nadążyć, ale one są do przodu. One są do przodu. Nawet zwykłe podsłuchy telefoniczne, które tam detektywi wykrywają, to doskonale wiadomo już, który kupiłeś w sklepie, nawet dobrej jakości, a który ze sklepu nie pochodzi, bo on pochodzi ze służby. Także nawet na, na czymś takim można zobaczyć, że służby nie tylko nadążają, służby mają z najwyższej półki. To, to na to mają po prostu pieniądze, mimo wszystko. Mają pieniądze na to. Służby w ogóle jako służby. Także służby nadążą. Pytanie, czy nadąży za tym prawo, to znowużbym bym wrócił taką klamerką do tego wyroku, który stwierdził, że kontrola operacyjna w postaci podsłuchu telefonicznego z użyciem Pegasusa i tego typu narzędzi jest nielegalna. I czy za tym służby nadążą? No to już jest odrębna kwestia, bo to jest kwestia pewności prawa. Ale chyba też mamy małą wskazówkę, Piotrze, dla naszych polskich służb specjalnych, że. Zarówno w nich, jak i właśnie taki świat musi powstać, no właśnie może ekosystem, jak i z tym innym ekosystemem zewnętrznym muszą współpracować. właśnie w kwestii naukowo-technicznej. No bez tego te służby nie będą dobre, skuteczne, efektywne. Nie ma szans. Nie ma szans. Muszą. Muszą i to robią. To, to jest sprzęgnięte ze sobą bardzo, bardzo, bardzo od początku, jak tylko służby zaczęły wykorzystywać taka mała... Może anegdotka na, 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 na samo zakończenie. Rok 1904 5, jak carska ochrana zaczęła wykorzystywać u siebie nagrywanie ludzi i robienie fotografii. Ktoś wchodził do pomieszczenia, w którym się czekało, czasami gadał, czasami ktoś z nim rozmawiał, a to było na takich rolkach już nagrywane w pokoju obok, początek XX wieku. A to była służba specjalna, przecież ochrana. Więc, więc tak, służby wykorzystują co powstaje, tworzą nową przyszłość, bo to też tak jest. Oczywiście może i nie każde służby, nie każdego państwa, bo nie wszystkich na to stać, na to trzeba mieć pieniądze. No to nie wiem, czy takie do końca wesołe te nasze zakończenie, ale, ale dobrnęliśmy. Wysłuchali Państwo dzisiaj 12 wydania serii Smutni Panowie Dwaj. W ramach podcastu Na Celowniku, a swoimi głosami próbowali Państwa zarówno bawić, jak i zainteresować. Artur Dubiel na celowniku.com Oraz kapitan Piotr Herman OSS Okiem Służb Specjalnych szpiegul.pl Dziękujemy bardzo. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na